Bosmanat Władysławowo, Kajak Wędkarski, Morska TV prosi. Zostaje spinning grunt do 17, od 7, a wiem, że to ulubiony czas panów, którzy chodzą i kontrolują. Tych ludzi było coraz więcej, a tego sandacza coraz mniej. Z 1000 zerwiesz 200? Adrian z Władysławowa! I coś zrobiłeś już? Właśnie chwilę temu okonka z 5 cm. I ty tak chyba się sugerujesz cejrowskim, bosy przez świat. Tak, wdepłem w szkło. No, wdepłeś w szkło, nie, to ubierz coś na nogi. Oj. Co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, zakaz spinningu portowego. Dzisiaj będę pytać różnych zawodników, którzy łowią dzisiaj na zawodach. Ja tak trochę podkręcę, bo za chwilę będziemy tutaj spontani. Dobra, bo ja też łowię. Mateusz, ty jesteś tubylec. Co tracimy przez to, że mamy zakaz spinningu portowego? Łowisko na jesień. TVP Info. No, TVP Info chyba nie. No generalnie miesiące jak wrzesień, październik, kiedy byśmy mogli fajnie o konie połowić, no niestety nie zrobimy tego na spinning oczywiście. Aha. I zrobimy to tylko do 17, pod warunkiem, że zakaz portowy przestanie obowiązywać. Na co mam nadzieję, ale niewiele na to wskazuje. Okej, zobaczcie, coś było, widzieliście? Było, ale się zmyło. O, bardzo daleko, na glizdę sztuczną. Obżarło. Licho wsysnęło. No dobra, zarzucamy jeszcze raz i kontynuujemy wywiad. Tak jest, dobra, z powrotem. Bierzemy kamerkę, jest, działa. No dobra, czyli tracimy zarąbiste łowisko. Jarek też o tym właśnie mówił, że to jest problem dla nas. Co w zimą sandacz, a tak, co tam jeszcze tracimy? No generalnie tracimy to, że nie można sobie wyskoczyć po robocie na godzinkę, żeby się odstresować, bo do 17 to już, jak ja na przykład jestem o 16:30 we Władku, no to na pół godziny zanim się zbiorę, to już jest po zawodach, tak? Żeby nawet na spławik połapać. No o spinningu już nie mówiąc. Śledzia tracimy, tak? No właśnie. We wrześniu mógłby podejść śledzik, to też go nie połowimy. Zostaje spinning grunt do 17 od 7, a wiem, że to ulubiony czas panów, którzy chodzą i kontrolują. Znajomy w zeszłym roku dostał chińskie ostrzeżenie, że ma 5 minut, żeby się zwinąć, bo jest 10 po 17. Słaby temat. I oczywiście na krótkim rękawku, nie? No dzisiaj trochę lepiej, bo nie siedzisz w wodzie. Ostatnio siedziałaś w wodzie na balonadzie. Helena Depczyk, opowiadaj, co tu dzisiaj się spodziewać? No nie wiem, chyba nie za wiele. Myślisz, że będzie tak źle? Jakoś nie mam szczęścia ostatnio. Ale słuchaj, dobra, planujesz złowić, nie wiem, bardziej okonia, czy bardziej na przykład flundrę? Znaczy bardziej to myślałam, że leszcze, ale... A leszcza jeszcze. I tu widzę, że obrotóweczkę masz, na obrotóweczkę no chciałeś? Wszystko, i na... Aha, takie coś. Co mam to? Co masz? Wrzucam. To wrzucasz. Ale to wtedy rzucaj bez tego, bez zaczepiania o wędkę. Wiesz, po prostu wrzuć i zbanie, idziemy na piwo. No, do Rafała. No dobra, jakie rybki można tutaj zimą łowić? Jakie rybki łowiłeś zimą? O tak. Bardzo dawno temu zimą łowiłem, jak jeszcze miałem, nie wiem, 14 lat i chodziłem do podstawówki, to łowiłem zimą bardzo ładne okonie w styczniu. I w sumie okonie najczęściej łowiłem. Bo tak jakoś z gruntu jakoś nigdy specjalnie mi tutaj to łowienie nie pasowało. Fajne te okonki były, ale to trzeba było wiedzieć gdzie i przeważnie w miejscach, w które nie wolno wchodzić, to najlepiej brały. Czyli tam generalnie tereny przy stoczni, tam jakieś chyba zimowiska miały, takie dołki żeśmy mieli tam opatrzone i na tych dołkach właśnie żeśmy łowili te okonie. Myślisz, że ten zakaz spinningu portowego, zakładając nasz port we Władysławie, ma w ogóle jakiś sens? Ogromny sens, no bo 15 września to tak naprawdę to jest... Ale czy chronią jakąś rybę przez to? Czy sens jest, rozumiesz? Myślę, że ryb generalnie łososiowych, bo chyba po to ten zakaz powstał, to raczej nie chronią w porcie we Władysławowie, aczkolwiek zdarzyło mi się w maju łowić takie trocie po 20-25 cm tam przy główce. Natomiast... nie wiem, no spotkałem się, że w jakichś innych portach to tam sandacza na jakieś szarpaki tłukli zawsze tam grudzień, styczeń, ale we Władku nie wiem, nie spotkałem się z takim procederem. Także myślę, że jeżeli o Władysławowo chodzi, zakaz jest totalnie bez sensu. Ile kosztowała ta zwykła woda? 3 zł. Co ty gadasz? To jest do zapłacenia. Woda mrożona. Zimna woda w kubku. Zlewali ją z lodówki, rozumiem, gdzieś tam. wiecie, z tyłu jest taki okapnik, nie? Z orożarki. Dobra? Ale zobaczcie, dzięki Filipowi, że on ma tą wodę, zobaczcie, i pije ją ze słomki, która jest zrobiona z makulatury chyba. Ktoś może latać z samolotem odrzutowym, nie? Tak. Jakiś Soros i tak, i spółka, nie? Także no, nie pozdrawiamy. Grzegorz to jest jeden z tych zawodników, który według mnie najwięcej łowił w portach. Jak jeszcze zakazu spinningu nie było, to nie oznacza, że on jest taki stary, nie? Opowiada, jak to kiedyś było. Opowiadaj dzieciom. Nie no, słuchajcie, no zakaz portowy od kiedy? Mamy jakieś 4 lata, tak? No. A jeszcze 3 lata przed zakazem portowym tutaj przyjeżdżało się głównie wieczorami i zimową porą. Październik, listopad, grudzień, nawet do stycznia. Głównie za sandaczem i to był piękny sandacz. Mhm. Ja przyjeżdżałem jeszcze wtedy, kiedy limit był 3 sztuki. Wymiar oczywiście był 45 jak do tej pory. No ale później tego sandacza było coraz mniej, ludzi coraz więcej. I mimo to, że później był limit 5 sztuk, tych ludzi było coraz więcej, a tego sandacza coraz mniej. No i doszło do, nawet do takich paradoksów. I ja myślę, że to się przyczyniło między innymi do zakazu portowego, że ludzie raz, że przeławiali limity i to znacznie przeławiali limity, a później, kiedy już tej ryby wymiarowej zaczęło brakować, a naprawdę trafiały się ładne okazy, bo nawet 70 się trafiały, średnio te 50 parę to było normalne, to był normalny sandacz, więc wydaje mi się, że ten zakaz portowy jakiś sens miał, tylko że po pierwsze według mnie on był za późno wprowadzony, bo ten sandacz został już wybity, te wszystkie tutaj jego stada, które miał i tutaj te legowiska, gdzie przychodził na zimowanie do portu, po prostu został wytrzebiony, no i ten zakaz no, może miałby sens, ale troszkę za późno, nie? Także teraz mamy co mamy, ten sandacz się trafia, owszem, nawet już po tym, w okresie, kiedy zakazu portowego nie ma, to trafiają się jakieś tam pojedyncze sztuki, a nie są jakieś tam naprawdę wybitne sztuki. No mają wymiary, ale dużo jest tych maluchów. Tak może. No dobra, ale to tak wiesz, to jest to samo, co przed chwilą gadaliśmy z Lokersem i on nie chciał do kamery gadać, no i to uszanujmy. Natomiast on mówił jedną rzecz, to już nawet nie chodzi o to, że późno zakaz został wprowadzony. Kontrole! Kontrole by załatwiły sprawę, słuchaj. Na ileś tam 10 wyjazdów kontrole trafiły mi się 2. Aha. 2, dosłownie 2. No później, kiedy, ja mówię o sandaczu. Tak. Raz, kiedy się już zwijaliśmy, to było późno w nocy, a raz było to gdzieś w godzinach nocnych, gdzieś koło 1. I to były 2 kontrole. Powiem szczerze, że więcej kontroli miałem w śledzie. Więcej kontroli, bo to było tak. Za dnia i tam wiadomo, za dnia więcej ludzi przychodziło, to tych kontroli za dnia było więcej. W nocy jakoś tutaj jakoś strażnicy tak się nie kwapili, no przyjeżdżali, ale to bardzo rzadko, może później częściej, jak ja już nie przestałem na te sandacze jeździć ze względu na ilość osób i na to, co się w portach wyrabiało, to ja przestałem już jeździć po prostu na sandacze, przestawiłem się typowo już na plażę. W portach jestem sporadycznie, tak naprawdę to od zawodów do zawodów. No dobra, ale jak myślisz, jakby odblokowali ten zakaz spinningu portowego i na przykład w porcie w Władysławie można by było łowić w tym roku, pojawiłbyś się w zimie? Spróbować? Myślę, że bym spróbował, chociażby po to, żeby odświeżyć przynęty, wędki i tak dalej, ale no ja nie liczyłbym na jakieś tutaj duże jakieś efekty, chociaż nie jest to najważniejsze. Myślę, że jakieś sandacze trafiłyby się wymiarowe, no, ale no pewnie nie byłoby to, co było jeszcze tam 6-7 lat temu, także tutaj no jakby... Czy można to wrzucić do jednego worka ogólnie z tym, że z rybą jest coraz gorzej? Myślę, że tak, że nie tylko w portach, ale zauważamy, nawet jako surfcastingowcy, że nawet na plaży, w plaży jest mniej tej ryby, a jeśli się już trafia, nawet o tej porze roku flądra, kiedy ona powinna być naprawdę już jakaś taka w miarę taka przyzwoita, no mi ostatnio w wózce trafiły się 3 sztuki, wszystkie 3 to były grubości gazety, także i ledwo wymiarowe. Także no mówię, tą rybą jest kiepsko, jest coraz gorzej, nie? Czemu? Jakiś pomysł? No można by tutaj wiele czynników, no nie wiem, chociażby od przełowienia tej ryby, od przełowienia pokarmu, zatrucia, no to czynniki się nakładają na siebie. Znaczy, wielu ludzi o tym wreszcie też mówi i znawców, ja nie jestem aż takim znawcą tematu, ale wielu tutaj fachowców opowiadało właśnie ten temat o przełowieniu, o zatruciu wody. Mhm. No, ciężko mi to stwierdzić tak naprawdę, ale no, coś w tym jest. Filip cały czas w krótkim rękawku, okoń. Co i nie wrzucisz go tutaj i spłoszysz mi moje, nie? Patrz, i on to zrobił, nie? Zimno jest. Zimno jest. Który? Pokaż kicker. 7. 7. Teraz 7. Teraz 7. No to tym razem tatuś nieco więcej. Przez to, że widziałem jaką podłożę, prosto w niego strzeliłem i wtedy wybiegł, od razu wziął i... No. Taki mały bonus ode mnie i od kolegi. Jak odezwiesz się do nas na jakiejkolwiek poczcie, czy Instagram, Facebook, telefon kontaktowy oczywiście Ci zostawimy, to w następnym roku, od nowego roku, czyli liczmy styczeń, pełny rok kalendarzowy jest sponsorowany ode mnie i od kolegi, jeżeli chodzi o przynęty Fishbaya. Co sobie wybierzesz od Fishbaya, to dostajesz od nas w sponsoringu, żebyś się rozwijał. Żywo, miło, żywo, fajnie. Tylko jakąkolwiek jakiś kontakt żeby takiego jak najszybciej dotarł. No i chcielibyśmy. No chcielibyśmy. Pełen rok. W styczniu zerwiesz 200, w następnym miesiącu dostaniesz 250. Czyli zrywaj, opasa. Czy tak, to nie wybrało. Brawo! Powodzenia.